Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Tak więc dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować 5 fantastycznych lunchboxów. Te lunchboxy naprawdę wymagają minimalnego wysiłku, nie potrzebujecie żadnego specjalistycznego sprzętu kuchennego. Jak wiecie, ja jestem promotorką spożywania jak największej ilości warzyw i owoców. Dlatego dzisiaj postaramy się w tych posiłkach przemycić ich jak najwięcej. Ten film powstał w ramach kampanii Warzywa i owoce na szczęście. Możliwe, że pamiętacie, 2 lata temu brałam również udział w tej kampanii, byłam jej ambasadorką i nagrywałam kilka filmów w związku z tym. Przemycałam polskie warzywa i owoce na stadion, do kina, w różne dziwne miejsca. W tym roku nie wychodzę za bardzo poza strefę mojego komfortu, ponieważ zostaniemy w mojej kuchni. Tegoroczny cykl nazywa się Przygotuj się na dobre, więc my przygotujemy się na 5 dni lunchy do pracy lub szkoły. Nie będę już przedłużać i więcej nic mówić, po prostu zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam, co można ciekawego wyczarować z tych naszych polskich warzyw i owoców, więc zapraszam. Pierwszy lunchbox to burrito z pastą z fasoli i grillowanymi warzywami. W tym celu pokroiłam cukinię, paprykę oraz czerwoną cebulę, wyłożyłam na matę do pieczenia i posypałam ulubionymi przyprawami. Ja tutaj lubię używać paprykę wędzoną, sól i liście kolendry. Upiekłam warzywa przez około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. W tym czasie przełożyłam ugotowaną fasolę do miseczki. Dodałam porządną łyżkę tahini oraz jedną łyżkę soku z cytryny. Fasolę ugniatałam, dodałam również szczyptę soli i ostrego sosu sriracha. Jeśli nie lubicie ostrych smaków, to oczywiście ten ostry sos możecie pominąć. Taką gotową pastę z fasoli wykładałam na pełnoziarnistej tortilli. Dodawałam również odrobinę humusu do smaku i oczywiście nasze grillowane warzywa, gdy już były trochę przestygnięte. Potem zwinęłam tortillę po prostu w takie burrito, tak żeby wszystko się zmieściło w środku i nie wypadało. No i praktycznie naszą tortillę mamy gotową. Teraz to od Was zależy, czy chcecie ją teraz ugrillować, czy dopiero potem, jak będziecie w pracy na przykład podgrzewać. To zależy od Was. Smakuje bardzo dobrze na zimno, jak i na ciepło. Więc włożyłam tą tortillę do lunchboxa, następnie jeszcze odrobinę tych upieczonych warzyw i pozostałość pasty z fasoli. Bardzo pożywne danie, jak widzicie, bardzo szybkie. Podczas gdy warzywa się pieką, zdążycie wszystko przygotować. Naprawdę szybkie, smaczne, dużo białka, więc bardzo, bardzo polecam. Ja uwielbiam takie burrito. Lunchbox numer 2 to będzie świeża sałatka makaronowa. Jarmuż przełożyłam do naczynia, następnie dodałam sok z cytryny i ząbek czosnku oraz skórkę startą z jednej cytryny. Dodałam również odrobinę oliwy i sól. Następnie masowałam jarmuż przez około 5 minut, żeby po prostu stał się trochę bardziej miękki. Taki wymasowany jarmuż staje się delikatny i z pewnością nie będziecie mieć problemu, żeby go pogryźć. Następnie do tego wymasowanego jarmużu dodałam pokrojone, suszone pomidory, bazylię oraz ciecierzycę. Wszystko dokładnie wymieszałam. W międzyczasie ugotowałam pełnoziarnisty makaron. W moim przypadku jest to makaron orkiszowy, ale możecie wybrać jakikolwiek. Następnie dodałam odrobinę syropu. Ja tutaj dodałam akurat syrop z agawy, ponieważ taki miałam. Tylko i wyłącznie po to, żeby dodać troszeczkę słodyczy i zbalansować tą kwaskowość cytryny. Następnie do lunchboxa przełożyłam gotową makaronową sałatkę i pozostałość z wcześniejszego dnia, czyli te pieczone warzywa. Lunchbox numer 3 na środę to będzie kuskus z tofu w sosie orzechowym. Na początku wlałam odrobinę oliwy na patelnię i wrzuciłam pokrojoną czerwoną cebulę. Następnie dorzuciłam startą na małych oczkach marchewkę oraz białą pietruszkę. Wszystko podgrzewałam, aż te warzywa troszeczkę zmiękną. Następnie dodałam łyżkę sosu sojowego. Dokładnie mieszam, żeby warzywa się nie przypaliły i pozostawiam na kilka minut, by faktycznie się troszeczkę podgotowały.
Gdy są już trochę bardziej miękkie, dodaję masło orzechowe oraz odrobinę mleka roślinnego. W moim przypadku jest to mleko sojowe. Staram się dokładnie wmieszać masło orzechowe, żeby nie było żadnych większych kawałków tego masła i gdy wszystko się połączy, dodaję jeszcze również sok z cytryny, a na samym końcu tofu. Jest to tofu wędzone, które idealnie tutaj się komponuje. Dodaję również kuskus i zalewam wodą. Wszystko dokładnie mieszam. Cały czas podgrzewamy na małym ogniu i zobaczycie, że w międzyczasie ten kuskus pochłania wodę. I tak na dobrą sprawę, gdy kuskus już wchłonie całą wodę, kuskus się ugotuje, to danie jest praktycznie gotowe. Oczywiście możecie doprawić dowolnymi przyprawami, jeśli potrzebujecie trochę soli, trochę pieprzu. Wszystko wedle Waszych preferencji. Do lunchboxa więc wkładam nasz gotowy kuskus z tofu. Również przyda się jakaś sałata. Ja akurat mam teraz rukolę, znowu troszeczkę soku z cytryny i świeże pomidorki. To jest również bardzo pożywne danie, źródło węglowodanów, białka i tłuszczy. Naprawdę bardzo polecam, przepyszne i z pewnością nie będziecie głodni przez bardzo długi czas. Lunchbox numer 4, no czyli na czwartek. Są to grillowane warzywa. Ja tutaj pokroiłam ziemniaczki, moje akurat są jeszcze ze skórką, ponieważ bardzo lubię ziemniaczki ze skórką, oraz brokuł. Dodałam również czerwoną cebulę i w międzyczasie nagrzałam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wszystko polałam oliwą z oliwek, nie za dużo, tylko po to, żeby warzywa były trochę bardziej chrupiące i znowu przysypałam ulubionymi przyprawami. U mnie znowu to są liście kolendry, wędzona papryka i sól. Po upieczeniu warzywa są bardzo chrupkie, miękkie i naprawdę smakują przepysznie. W dzisiejszym dniu przyda się również jeden mały pojemniczek, osobny na sos. Więc mieszam tahini, syrop z agawy, musztardę i oliwę z oliwek. Dodaję również odrobinę wody, żeby sos był troszeczkę bardziej rzadki. I wszystko dokładnie mieszam. Jest to taki jakby sos miodowo-musztardowy. Bardzo pyszny i idealnie komponuje się z upieczonymi warzywami. Gdy sos mam gotowy, przekładam do lunchboxa wcześniej upieczone warzywka, układam mój sosik i jeszcze, żeby nie zapomnieć o źródle białka, dodaję wędzone tofu. Praktycznie wystarczy tylko wrzucić warzywa do piekarnika i wszystko się samo robi i macie gotowe, przepyszne, warzywne danie. Polecam bardzo serdecznie, ja jestem z Poznania, można powiedzieć, że poznańska pyra, więc ziemniaki są zawsze spoko. Lunchbox numer 5 to jest bardzo szybki lunchbox, będą to takie klasyczne kanapki. Kanapki z humusem z tofu, tym razem jest to tofu marynowane w sosie sojowym. Dodaję również pomidora, warto jest dodać trochę ostrego sosu, ja miałam akurat ostrą salsę. Jeśli nie lubicie ostrych smaków, to możecie pominąć lub dodać trochę łagodnego sosu. Przyda się również szczypiorek. I ja układam jeszcze na mojej kanapce rukolę. Składam kanapkę, następnie przygotowuję kolejną, przekrawam na pół i bardzo pożywna kanapka jest gotowa. Układam moje kanapki w lunchboxie, a obok, żeby było trochę jeszcze więcej warzywek, układam rzodkiewki i ogórki. Ten lunchbox to dosłownie 5 minut. Jeśli na dodatek użyjecie ciemnego pieczywa, to tym lepiej. Szybko, prosto i smacznie. Z tak szybkimi lunchboxami naprawdę nie ma wymówek, że ktoś nie ma czasu, bo 5 minut wydaje mi się, że znajdzie każdy. Mam nadzieję, że te przepisy się Wam spodobały i że je wypróbujecie. Jest to super opcja zarówno do pracy, czy do szkoły. Dania wyglądają przepięknie i jeszcze lepiej smakują. Więc zapraszam Was po więcej informacji na www.warzywaiowoce.naszczęście.pl. Na tej stronie znajdziecie również kalendarz sezonowości. Z tego kalendarza dowiecie się, których polskich warzyw i owoców możecie się spodziewać w którym miesiącu. Jeśli macie jakichś swoich ulubieńców, to z tym kalendarzem będziecie wiedzieć, kiedy ich wyczekiwać i kiedy po prostu się na nie rzucić, kiedy będą już dostępne w sklepach, na targowiskach i
wszędzie, gdzie kupujecie świeże produkty. Dajcie znać w komentarzach, czy przetestujecie jakiś przepis i który Wam się najbardziej spodobał. Do zobaczenia następnym razem, pa pa!